Mamy, słuchajcie, znowu ulewny deszcz. Słuchajcie, od 7 rano pada deszcz. Słuchajcie, od godziny 7 rano. Oj, listki mokre. No to wszystko przyroda jest, słuchajcie, ale... Paczek. Oj, słuchajcie, deszcz sobie pada. Mogę powiedzieć, że jest tragedia, bo jest bardzo ulewnie, ja jestem na dworze. Tutaj woda się nie leje do właściwego. Teraz się właściwie. No. Pięknie. Proszę stworzyć. Teraz mi kamerę zaleje, ja pierdzielę, nawet nagrzeć się nie mogę. Już mi szczerze nie przychodzi, że uważam na kamerę, bo zaraz zaleje. Cholera. Nie mam jak nagrywać, słuchajcie, długo nie będę nagrywał, bo już kamera zaczyna powoli zalewać. A jest ulewny deszcz, bardzo leci w tą kamerę. To jest tragedia. Ja po prostu... Ale mamy ulewy. Mamy bardzo ulewny deszcz. Słuchajcie, znowu będzie chyba cały dzień lało. Tak mi się wydaje, że będzie cały noc, znaczy nie cały noc, tylko cały dzień lać. Słuchajcie, będzie już cały dzień chyba lało. Jak zwykle. Kurde. Spójrzcie, zobaczcie jak leje. Po prostu zobaczcie jak leje. Zobaczcie jak leje, tragedia to jest. Ja pierdzielę, ale leje. Tragedia jest. Pójdę do takiego mojego schronienia. Ja sobie, słuchajcie, taką bazę stworzyłem i teraz tam idę. Op! Słuchajcie, patrzcie jakie rzeki. A ja wiem z czego, ja wam zaraz pokażę skąd takie rzeki. O, ale zalało, kurde. Droga. No kurde. Jest jeszcze jakie błoto jest. To jest ziemia, słuchajcie, to błoto. Zobaczcie, słuchajcie, tutaj wszystko... Stamtąd woda leci stamtąd i tu spływa do kałuży. A tutaj, gdzie przyspływa na tej drugiej stronie, to słuchajcie, z ulicy. Nie wiem, czy będzie widać, ale słuchajcie, możecie zauważyć, bo ulica jest kompletnie zalana i jest wszystko, słuchajcie, spływa niestety tu. Robiła się tu kałuża i tu wszystko zaczyna spływać, słuchajcie, to jest z tego. Słuchajcie, musiałam przetrzeć kamerę, bo już mi zalało. Dobra, już nie, szczerze, ja przetarłem, teraz słuchajcie, było większe ryzyko, słuchajcie, przyszło mi, że większe ryzyko zagrożenia, że może zalać teraz, czyli większe ryzyko. I z tej strony z ulicy spływa, a z tej spływa do tej kałuży. Wejdę do tej mojej bazy, tu nie pada. Tu sobie mam, słuchajcie, zbiorniczek na deszczyk. Właśnie, żeby sobie deszczyk napadał, bo czasami jest tutaj woda potrzebna i sobie tu robiłem tam zbiorniczek na deszcz, żeby napadał i później, żebym miał. Tu możecie, słuchajcie, zauważyć, tu jest nawet bezpiecznie, słuchajcie, bo tu jest... Tutaj przynajmniej deszcz, słuchajcie, nie pada, ale na tych drzewach pada, tam jest... A tu jest moje drzewo, tu jest mojego kolegi, bo mamy taką własną bazę. I zrobiliśmy zbiorniczek na deszczyk. Słuchajcie, tutaj kolegi drzewa nie zalało, no to możemy sobie tam wejść, ale moje kompletnie zalało, tam całkowicie. O. A zobaczcie, jaka jest piękna też przyroda, jak pada deszcz, zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie te kropelki wyglądają jeszcze. Wiecie, co to jest za drut i po co nam to?
Słuchajcie, to jest furtka, tędy wchodzimy, to zazwyczaj to ja teraz weszłem tędy, bo nie chciałam już przyłazić, ale słuchajcie, tędy, słuchajcie, wchodzi się do naszej bazy, tu mamy furteczkę, a tu płoty, słuchajcie, właśnie z, płoty z, właśnie z gałązek, a tutaj też mamy właśnie te druty, ale słuchajcie, one tu już nam służy jako płot. Znaleźliśmy drugiego druta, to postanowiliśmy, że postawimy go jako płot. Też tu ładnie zalało. Ale słuchajcie, jest tragedia, normalnie jest ulewa straszna. Mówiłem, że tak u nas cały dzień ma padać. Nie wiem jak u was, ale u nas ma tak cały dzień padać. Taki ulewny. Słuchajcie, będą dzisiaj podtopienia. Wejdę na drzewo mojego kolegi, muszę zrobić cięcie, bo tak to nie wejdę. Bo stawić muszę kamerę gdzieś. Cięcia nie mogę zrobić, kurde, kamera znowu zamoczyła się.